Was na kanale Darliwka, ja jestem Daria i dzisiaj słuchajcie kolejny odcinek Toka Boka. Wymyśliłam sobie, że będę urządzała przedszkole dla maluchów i teraz Wam zostawiam ocenę, tak, Wam zostawiam ocenę, które pomieszczenie wyszło najfajniej. Ja głosuję za salą zabaw, no ale może komuś się spodobać szalona żółta łazienka albo kuchnia kucharek, które uwielbiają kolor czerwony, więc no nie wiem, nie wiem. Pamiętajcie, żeby zostawiać dużo łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pomijać żadnych filmików i bierzemy się za wspólne oglądanie i urządzanie. Okej, mamy tutaj pusty domek, no nie zupełnie taki pusty, bo jak widzicie już tutaj zaczęłam sobie coś kombinować, ale stwierdziłam, jak otworzyłam sobie te dodatki w łazience, że skoro to jest przedszkole, a tutaj są takie fajne, żółciutkie rzeczy, to jest Hello Kitty chyba, o ile się nie mylę, to zaszalejemy w ogóle z kolorami i łazienka będzie żółta. Dzieciaki przecież lubią takie jaskrawe kolory fajne, musi być kolorowo, musi być milutko. Więc patrzę sobie, nie, taka tapeta do łazienki myślę, że mogłaby być lekkim przegięciem, no bo jakieś jajka, coś takiego, nie, aż tak nie poszalejemy, ale za to w tych pokoikach innych jakieś sala zabaw jak będzie czy coś, to o, no i fajnie, zobaczcie jak to super wygląda, chociaż nie wiem czy za bardzo się nie odznacza te takie, wiecie, o to na przykład, że to jest taki inny żółty, ale sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Czy mamy coś żółtego na podłogę? Coś takiego, ale to mi nie pasuje. O, tu jest bardziej coś żółtego. No, to jest w miarę fajne, ale może po prostu płytki. Płytek na pewno żółtych nie znajdę, ale znajdę białe, a białe do wszystkiego pasuje, więc chyba tak zostawmy. Tylko gdzie one są? Gdzie są białe płytki? Tutaj są takie. O, no nawet spoko, tak łazienkowo bardzo, nie? Dobra, to tak ja to zostawiam, tylko teraz tak, lusterko troszeczkę musisz iść w tą, bo ja tutaj widzę, że jedno na drugie wchodzi, o teraz jest idealnie, nie wierzę po prostu. I lecę po półki, półki zawsze u mnie muszą być w łazience. Poczekajcie, czy ja tutaj będę miał jakieś żółte półki? Chyba nie, no nie. Więc teraz albo opcja białe, albo opcja jakieś szalone, niebieskie albo coś w tym stylu, ale niebieski to tutaj w ogóle mi nie będzie pasował. Więc chyba po prostu zrobimy białe i to będzie bardzo fajnie pasowało do tych wszystkich naszych toalet, umywalek i tak dalej. Żeby zapełnić ścianę, to jest mój patent, wieszacie sobie półki tak po skosie i wtedy fajnie się tu wszystko zapełnia i ogólnie jest lepiej, po prostu jest lepiej, tak. Widziałam w salonie kwiata w żółtej doniczce, a jak już robimy na żółto, to tutaj ten kwiatek idealnie będzie pasował. Fajnie, naprawdę, no zobaczcie, jakby to było przedszkole dla dzieciaków, no to ja bym chodziła siusiu tam, naprawdę, żartuję oczywiście. I teraz tak, stawiamy sobie tutaj, o nie, ty musisz iść do góry, to nie wiem co ja tam na górze postawię, może jakieś pudełka po prostu, ale chciałabym, żeby to właśnie, żeby to mogło sobie stać i żeby się nie ukrywało pod tą półką. Dobra, coś tam będę myślała dalej. Tutaj mydełka, zapas, żeby tam panie przedszkolanki mogły jak coś to, wiecie, dolewać czy tam wymieniać. Mamy tutaj też pastę. Przedszkolaki oczywiście myją zęby, bo są takie chyba godzinki na mycie zębów. Ej, czy ja tam widziałam jakiś smrodzik? Czy mi się to przewidziało? Nie, nie słuchajcie mnie chyba dzisiaj. Dobra, niech będzie, że tak. Przecież nie widzimy całego tam, wiecie, tych sufitów i tak dalej. Niech pasty sobie tam stoją. Położymy tam jeszcze szczoteczki po prostu. Niech sobie stoją też. I hops, następna. Nie wiem, ile tu będzie dzieciaków. Może będzie jakaś historyjka z tego przedszkola. No dobra, niech tak będzie sobie. Jest naprawdę spoko. Żółty wydaje mi się, że pasuje. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o żółtej łazience dla przedszkolaków. I teraz jeszcze kwestia dywanika. No i co jest to jajo? Ale to jajo mi nie pasuje do łazienki. Absolutnie. Myślę sobie nad tymi piłkami, że na przykład jedno tutaj będzie, jeden dywanik, a drugi na przykład mógłby być tutaj, pod toaletą. No i to jest spoko całkiem. Co sądzicie o tym? Piszcie w komentarzach, chyba że jeszcze tutaj, ej, albo zrobię cztery. Cztery dywaniki? I fajnie nam się tutaj przestrzeń zapełnia i myślę, że wygląda całkiem fajnie. No, super, tylko ja jeszcze muszę sprawdzić jedną opcję, jak zrobię po prostu żółte ściany. Czy nie będzie lepiej? Nie, z tamtymi cegiełkami było fajniej, dużo fajniej. Poczekajcie, szukam i lecimy do następnego pomieszczenia. No i gdzie są moje cegiełki? Są. Cegiełki, kafelki, no i fajnie, łazienka dla przedszkolaków, mi się podoba.
Tutaj patrzę jeszcze, czy mogę sobie coś wrzucić. Ewentualnie jakieś płyny jeszcze mogłam dać, ale myślę, że to tak niekoniecznie. Dobra. No dobra, to by było spoko, tylko jeszcze wiecie co, ja muszę tutaj kosmetyczną rzecz zrobić. Przesuniemy troszeczkę te umywalki. Proszę, żeby było równo. Powiedzmy, że jest równo. Lusterko, jedno na drugie nie. I tego kwiatka chciałam wyprostować, bo on biedny, taki zgnieciony tam był w tym rogu. Jeszcze ociupeńkę. Dobra, wychodzę stąd. Mają żółtą łazienkę dzieciaki. Ani dziewczynki, ani chłopcy nie będą się czuli poszkodowani, bo żółty to taki uniwersalny kolor. I teraz tak, mam tutaj jedno pomieszczenie. I tutaj, i tutaj, i tutaj. O, jeszcze są jakieś meble, trzeba wyrzucić. Hej, nie lataj mi tutaj, tylko się wyrzucaj. Dobra, i teraz spadłam na pomysł, że koło łazienki zrobię im sypialnię, taką drzemkownię, wiecie? I postawimy łóżeczka, jakieś fajne. Nie wiem, czy piętrowe, czy nie, no bo przedszkolaki to raczej tak chyba na nisko powinni, żeby tutaj żadnych wypadków nie było w tym przedszkolu. I ja myślę, że tutaj skorzystam z tego dodatku misiowego, bo te łóżeczka były takie słodkie. Naprawdę mi się mega podobają. Zrobimy im 3 takie. Ciekawe, czy dwójka dzieciaków się zmieści w tym łóżku. Nigdy nie próbowałam. I myślę, że chciałabym zrobić tutaj jeszcze takie małe łóżeczka, bo nie wiadomo, czy tutaj jakiś baby nie przyjdzie spać. Wiecie, takie bobo małe. Ale zrobimy tylko 2. Niech sobie stoją tak. I teraz śmiało mogę tutaj podziałać z podłogą. Podłoga będzie biała, tak mi się wydaje. Białe panele tutaj będą do tego bardzo pasowały. Zresztą ja nie wiem, czy ja w całym przedszkolu nie zrobię białej podłogi. No, zobaczcie, jak super. I teraz ściany. Zobaczmy, czy mamy tutaj coś z tapety, jakiejś fajnej, która będzie pasowała nam do tych łóżeczek. O, to nawet by pasowało, ale chyba nie wiem, czy za bardzo nie gryzie się z tym wzorem na pościeli. No, ale zobaczmy to. No to jest dopasowane ewidentnie do tych wzorów na misiowych łóżkach. Tylko nie wiem, jakoś mi się to nie podoba. To już bardziej, tak delikatniej. I tak to zostawię, słuchajcie. Wracam do sypialni, albo nie, nie wracam do sypialni, wracam, idę do... Nie, do sypialni idę, przepraszam Was bardzo. Bo ja tutaj widziałam takie domkowe półki i to jest też z tego dodatku dla maluszków. I zrobimy im tutaj dużo fajowych domków, żeby im się fajnie spało. Tutaj jeszcze jakaś muzyka gra na tym, na tarasie, jakieś stereo czy coś stoi. Dobra, zrobimy takie fajne 3 domki i ja tutaj poukładam im pluszaki. No bo jak dzieciaki idą spać, to przecież mają zawsze jakieś przytulanki. Na przykład Oliwka ma chyba ulubionego swojego misia, który nazywa się Lakuś. I to jest takie małe husky z Ikei, no ale ona go bardzo lubi, więc... Więc te dzieciaczki niech też mają jakieś przytulanki i tutaj mamy króliki jakieś myszy, jakieś pieski są jeszcze, świnka nawet jest, proszę bardzo. Najlepiej to wiecie co z dziećmi jest tak, że jak te miśki będą się powtarzać, bo na przykład jak jakiś taki mały Henio dojrzy, że mała Helenka będzie miała pieska i on też będzie chciał tego pieska, no to wtedy będzie wojna. No a tak to unikniemy tej dziwnej sytuacji. No i tak, mamy tutaj jeszcze jednego pieska i jednego króliczka. Ej, coś stało, czemu ten królik zleciał? O nie, łóżeczko, zostań tutaj, proszę cię, królik, chodź. Królik może być, o, zobaczcie, tutaj też włożę to. No fajna taka sypialnia słodziutka. Chciałabym, o, w łazience, widzicie, nie zrobiłam światła, tutaj patrzę teraz i widziałam, że mi czegoś brakuje. Czy mamy jakieś... No mamy! Piłkę im zrobię już, fajnie. Tutaj na środku, myślę, że nawet spoko. Zaraz to muszę zapalić, bo jakoś wszystko pociemniało tutaj mi. Od tego, że ja tutaj dodałam to światło, a tak nie miało być. Dobra, wracamy. I teraz tutaj gwiazdeczki. Gwiazdeczki nad każdym łóżkiem są. Gwiazdeczki moje ulubione. O, i tutaj widzicie też od razu ściemniało, ale to nic, ja sobie z tym poradzę. I teraz tak, jedna gwiazdeczka może być trochę wyżej, druga niżej i trzecia równo z tamtą, a nad maluchami akurat nie postawię żadnego światła, no bo jakby ktoś spał, to wiadomo, że no i tak jest jasno, więc to wystarczy w zupełności, tak myślę. Lecimy sobie teraz po dodatki, bo ja tutaj wiem, że są takie fajne pompony kolorowe wiszące. I tutaj nad maluchami myślę, że mogłabym je wykorzystać. O właśnie, o to mi chodziło.
Tylko, że teraz tak, może tutaj wyżej po prostu to zrobię, żeby było kolorowe i też to powiesimy tak nierówno. No i te pompony będą sobie tutaj wisiały nad tymi maluszkami i myślę, że taka sypialnia w przedszkolu na pewno każdemu by się spodobała. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, bo w sumie no ja wiem, że można tutaj zrobić na milion innych sposobów po prostu różne kolory albo na przykład osobno sypialnie dziewczynek, osobno chłopców, ale nie mówię, że kiedyś tego jeszcze nie zrobię. Na przykład możemy kiedyś zrobić, jeżeli tylko chcecie, taki odcinek, że różowe przedszkole. Myślicie, że dwa dywany to przesada? No bo albo może tak zrobić, jak dużo dywanów, dużo dzieciaków, zimne syrki, więc może to tak po prostu zrobimy. Co sądzicie? Słodziutka ta sypialnia jest, no oni tutaj będą mieli tylko drzemki, więc spoko. I tak, mamy łazienkę, mamy słodziutką sypialnię, to teraz lecimy do... Tu będzie pokój zabaw chyba, a tutaj będzie kuchnia. Albo nie, tu jadalnia, a tu kuchnia. Albo nie, tu, matko. Dobra, tu będzie kuchnia, bo jest troszeczkę więcej ściany, więc będzie mi to łatwiej zrobić. I kuchnia dla dzieciaków też bym chciała, żeby była jakaś taka kolorowa. Może ściągnę trochę z tego mojego apartamentu nowego, z tego downtown loft, który urządzałam i możecie oglądać odcinek, bo jest oczywiście już na kanale. No i tak, tutaj lodóweczkę jeszcze czerwoną zrobimy. O nie, nie białą, tylko czerwoną. Chyba czerwoną. No, myślę, że będzie fajnie, jak taka kuchnia dla dzieciaczków. I teraz, słuchajcie, półki. Półki, idziemy tutaj po półki. Wracam sobie na dół i ja lubię bardzo tą półkę z tego nowego apartamentu. Ona jest po prostu hitem dla mnie. I teraz śmiało będę mogła postawić tutaj tą żółtą mikrofalówkę, która jest szalona, ale bardzo ładna. No i dzieciaczki, myślę, że nie wiem, co oni będą tam podgrzewać w tej mikrofali, ale niech będzie, bo jest naprawdę fajowa. I teraz wracam sobie do kuchni z powrotem, żeby wziąć sobie jakieś fajne gadżety. Myślicie, że popcorn w przedszkolu to przegięcie? Bo ja bym im postawiła tutaj tą maszynę do popcornu, niech mają. O nie. I zawsze po prostu tak jest, że jak ja chcę tą maszynę stawiać, to mi ten popcorn wylatuje. Chciałabym kwiatuszka, bo w każdym pomieszczeniu musi być jakiś kwiat. Tylko szkoda, że nie ma żadnego. W czerwonej doniczce jest ten pomarańczowy, ale no jest, kaktus jakiś z lampkami. No, ale wiecie co? On jest fajny i na przykład nie wszyscy muszą mieć ubrane lampki na święta. Niektórzy mogą mieć cały rok takie lampki, więc w przedszkolu to jak najbardziej mi przejdzie i chyba będzie pasowało nawet. Nie, tutaj. Chciałam do kuchni iść i chciałam sobie tutaj coś poustawiać jeszcze. No, nie wiem co to jest, ale myślę, że jeżeli kuchnia przedszkolna, to jak najbardziej to pasuje. Czy to jest jakiś deser, czy coś w tym stylu? Niech sobie stoją trzy takie Hello Kitty. I myślę, że teraz czas zmienić tutaj ściany wreszcie. Tutaj było coś czerwonego, jakaś tapeta w kropeczki. Jest. Oh my god. Nie wiem, czy ta kuchnia nie jest zaszalona, no ale jak przedszkole, to przedszkole. Zresztą tutaj będą raczej przebywać panie, te ciocie ich, czy kucharki, czy coś w tym stylu. Jeszcze nie mam pomysłu na to, kto tutaj będzie przebywał, ale już, niech tak będzie. I jeszcze mało tego, wymyśliłam sobie, że postawimy tutaj czarne stoliki. Akurat w kuchni, no bo będzie mi pasowało do podłogi. I tu będą sobie szykowały posiłki, te panie. To nie będzie tak jakby... To nie będą jakby stoliki do jedzenia, tylko do przygotowania posiłków. I tutaj im postawię dużo produktów. Takich do robienia jedzonek. I mamy tak. O, mamy, widzicie, słoiki mamy. A to dlaczego się nie postawiło? Tutaj mamy dużo słoiczków będzie, takich dla bobasków. Jeszcze jeden zielony i pomarańczowy, żeby były zapasy. No chodź, słoiczku, chodź. Teraz soczki z rurkami niech będą, też taki zapasik. Nie wiem, czy ta czerwona kuchnia jest spoko, co sądzicie? Czy ja powinnam tutaj zrobić coś innego? Na przykład różową, no ale... Nie, no przedszkola są takie kolorowe bardzo, a różowa no to takie dziewczyńskie tylko. Mówię, ja kiedyś zrobię osobno różowe przedszkole i niebieskie przedszkole i jeszcze tylko jakie tam kolory chcecie. Dobra, chyba starczy. Zapas wszystkiego po prostu, tylko ten drugi stolik jeszcze trzeba wypełnić. Wypełnić, dobrze. No i okej, tylko nie, jednak mi tutaj coś nie pasuje. Nie wiem, czy nie za bardzo poszalałam z tą czarną podłogą i czy nie lepiej będzie po prostu, jak zrobię ją jaśniejszą.
nawet ta już bardziej pasuje, a myślę, że jak zrobię białą, to już w ogóle będzie lepiej pasować. No, nawet to już bardziej pasuje. Dobra, lecimy po białą, lecimy po białą, lecimy po białą, jeszcze zobaczymy płytki takie. No, i co sądzicie? No, w kuchni powinny być raczej płytki, a nie panele, a może białe po prostu? Ja zawsze gubię te płytki. Okej, okay, pomyślałam i zostajemy przy tej podłodze, tylko nie, jak zacznę zmieniać ściany, to ja już wiem, jak to się skończy. Będzie milion po prostu jakichś dziwnych opcji i nic nie wybiorę, bo nic mi się nie będzie podobać, ale no zobaczmy. O nie, ta kuchnia jest taka już taka bardzo kuchenna, chociaż tak powinno być, ale nie. Nie, chyba z tym czerwonym najbardziej. Piszcie mi w komentarzach, czy zostawić ten czerwony, czy tutaj wybrać coś innego z tego, bo... Nie, no tu jest za jasno teraz. Ten czerwony był jednak taki fajowy. O, uwaga, pyk. No i co sądzicie? Ja myślę, że spoko. Dobra, lecimy po światła do kuchni. Zaraz mi się tutaj wszystko przygasi pewnie, ale to nic, bo zaraz sobie zapalimy to światło. I co by tutaj dać? Może tak samo piłki? Nie, no kuchnia, tu jest kucharki będą, one oszaleją w tej pracy. Wybieram sobie tutaj najprostsze światła, jakie mogą być, czyli te duże kule. Ej, ale... O, właśnie, ta kula... No, co jest grane? To nie miało tak być. No i co ja mam teraz zrobić? Dlaczego to mi za tą półkę wchodzi, a nie przed? Dobra, więc będzie tylko jedna kula. Dobra, tamtą zaraz sobie usunę, a tą kulę po prostu damy tutaj na środek, tylko może trochę wyżej. No dobra, i zapalamy. Zobaczymy, jak to się zmieni. No fajnie, kula moja znikająca. Fajnie, fajnie, superowo. Dobra, chodź ty. Dobrze, że cię nie usunęłam, bo widzisz? Co by było, jakbym cię usunęła? Niech sobie wisi tutaj kula jedna. No, trochę w tą. Proszę. I trochę do góry. No, dlaczego mi to wchodzi za meble? Co tutaj jest grane? Dobra, taka kuchnia niech będzie. Pamiętajcie, że to jest przedszkole, więc tutaj się dzieją bardzo kolorowe rzeczy. I jeszcze więcej produktów na ten drugi stolik, bo tutaj jak na razie no to tylko są słoiczki, jakieś papki i tak dalej. Myślę, że jeżeli przedszkole, to na pewno zdrowe jedzonko i tutaj dużo warzyw, marchewki, jeszcze więcej marchewek, ogórki... Jabłuszka będą, tutaj będzie taki stolik z warzywkami, ale ta kawa to nie wiem dlaczego ja ją tutaj postawiłam, chyba dla tych zmęczonych kobitek, które będą pracowały w tym przedszkolu, ale to nic, powiedzmy, że była dostawa świeżych warzyw, tutaj nawet jajka im postawię, jeszcze więcej kapusty i czerwone pomidorki, bo to będzie właśnie fajnie pasować do ścian, ja to nawet patrzę w tych, w dodatkach, jak ja coś rzucam, żeby pasowało. I jeszcze marchewkę, o, marchewka do jajek nawet poszła, zaraz mi się tutaj zrobi jakiś ten, jakaś potrawa z tego, jak ja tutaj będę tak rzucać. Dobra, dwie marchewki, jeszcze ogórka. No i mówiłam, że coś się zrobi, nie wiem, co się stało. Co ja tutaj wykombinowałam? Sałatkę. Nie, ogórku ty nie. Dobra, już tutaj nic nie ruszam, bo zaraz mi się wszystko poprzestawia. Dobra, kuchnia w przedszkolu jest. Tutaj panie będą sobie przygotowywać posiłki dla maluchów. Lodówki na razie nie zapełniam. Tutaj mamy superową żółtą łazienkę i piękną, słodziutką sypialnię. A teraz zostało mi do zrobienia pokój zabaw, tak jakby taka bawialnia czy coś i jadalnia. Więc lecimy sobie po stoliki i ja chyba tutaj zrobiłabym najprościej jak się da, czyli białe stoliczki i do tego coś dopasujemy, bo jeżeli kuchnia jest taka szalona, a dzieci muszą jeść jednak chyba w skupieniu troszeczkę, tak mi się wydaje, to niech ona będzie spokojna i wyciszona ta jadalnia, chociaż nie wiem co mi jeszcze strzeli do głowy. Myślicie, że automat z przekąskami do przedszkola to przegięcie? Bo wiecie, jest ten nowy zielony, ale chyba to jest przegięcie, więc nawet o tym nie myślę. Ale fajnie by tam z tyłu wyglądał. No ale nic, myślę, że zrobimy właśnie te niebieskie stołeczki, bo ja tutaj się troszeczkę zasugerowałam tą podłogą, która już jest i myślę, że niebieski to jest taki spokojny kolor, a żeby dzieciaki ładnie jadły i tak dalej, to niech sobie będą niebieskie stołeczki i niebieskie wszystko. Jeszcze jeden z tej strony, pyk. No i fajnie, jest dużo miejsc, tylko jeszcze chciałabym krzesełko do karmienia i powiedzcie mi, czy tylko są, o, właśnie o to mi chodziło. Te mi bardziej pasują niż tamte z tej willi, bo pamiętajcie, że może być przedszkole ze żłobkiem nawet, a wtedy małe babyki muszą mieć takie krzesła do karmienia. No i fajnie. Co dziwnego, ja w kuchni daję dywany. Nie wiem dlaczego, ale od razu jak ten dywan jest, to wszystko się wydaje ładniejsze. I teraz przejechałam po dywanie tym miśkowym i się zastanawiam, dlaczego ja go nie dałam w sypialni, tylko te zwykłe białe, ale już niech tak zostanie.
i lecimy sobie z podłogą. Podłogę możemy zrobić taką i będzie to na spokojnie, ale czy ja chciałam, żeby było na spokojnie tak do końca? Jeżeli miało być spokojnie... O nie, to mi się podoba, to jest najgorzej! Poczekajcie, jeszcze to. Zostawmy to, żeby było z niebieskim, ale nie tak do końca na wariata, no bo to jest fajne, naprawdę to fajnie wygląda, ale nie, jednak to zróbmy. I ściany, lecimy ze ścianami teraz, może jakaś tapeta niebieska będzie fajna? Są te, nie, zawsze zapominam jak to się nazywa, łuski, chciałam powiedzieć łezki, ale to nie są łezki. No nie, tutaj na pewno dzieci by się nie skupiły. O nie, za bardzo, zdecydowanie za bardzo. Tutaj jest tapeta do spania, to też nie. Coś takiego, nie. Śnieżynki, nie. Zima już nie, do widzenia. Tutaj są jakieś ptaszki. No, myślicie, że spoko czy nie? Ja myślę, że w miarę nawet te ptaszki latające. Jeszcze jest coś takiego, ale to już wyjdzie taka kuchnia, nawet łazienka. Jeszcze chmurki są. Zostajemy przy chmurkach, kochani, bardzo mi się to podoba i chciałabym teraz jeszcze wziąć sobie, wiecie co bym chciała? Chciałabym bardzo wziąć zasłony na to okno, te białe, tylko że ja zapomniałam gdzie one są, tutaj chyba będą w lusterkach. No i są, dobra. Tak, tylko że... O, właśnie o to mi chodziło, żeby mi nie zasłoniło tego krzesełka. Dobra, no fajnie jest. I jeszcze kwiatka na środek postawię. I lecimy do pokoju zabaw. Wybieramy sobie tego kwiatka i niech sobie stoi tutaj na środku, ale nie, on jest przegięciem. Coś małego, niższego, może ten? No, to już ten bardziej jest fajny. Dobra. To jest w ogóle wszystko niepasujące do siebie, ale jak na to spojrzeć, to wygląda jak przedszkole takie przystosowane dla maluszków. No i dobra, teraz lecimy sobie od razu do zabawek. Czy powiedzcie mi tutaj, czy ja będę miała tutaj te domki duże? Oj, są! No i właśnie o to mi chodziło. Na pewno chcę dać im tutaj ten domek ze zjeżdżalnią, żeby mogli się bawić superowo. I chciałabym jeszcze ten domek zrobić. Dobra, to nic, że zasłoni okno, no nie? Chyba nie. I powiedzcie, że jeszcze to się zmieści, to już w ogóle było ekstra, ale się niestety nie zmieści. I teraz mam problem, ale nie do końca, bo postawiłabym sobie to po prostu tu. Czy będzie już za bardzo wszystkiego? Co sądzicie o tym? Nie, no to już będzie źle. Chyba, że to się da przesunąć w drugą stronę jakby. Da się. Więc zróbmy to tak. Zróbmy to... Myślałam, że to się da równo ustawić, wiecie, z tamtą jakby ścianką, ale nie. Ale, tak, nie, bo tutaj będą zjeżdżały prosto, dobra, będą zjeżdżały prosto na jedzonko. I teraz jak postawię to tutaj, to tu mi się zmieści śmiało ten domek. A ten może być nawet, o, tak troszeczkę wysunięty. O nie, za bardzo naćkany, dajcie mi chwilę. Zrezygnowałam jednak z tamtego domku. I myślę, że tak będzie chyba dużo lepiej, bo jak naćkane to wcale nie znaczy, że fajne. I teraz zastanawiam się, jaką tu im zrobić podłogę. Na pewno będzie dużo dywaników, bo to jest przedszkole i musi być mięciutko. Nawet jakby była jakaś wykładzina, to bym dała, no ale tutaj chyba nie ma raczej wykładzin. Bierzemy sobie takie panele i idealnie pasują do tych mebelków i teraz będziemy szaleć ze ścianami. Myślę, że jak pokój zabaw, to śmiało możemy poszaleć z takimi kreseczkami na ścianie i teraz wreszcie użyję misiowych dywaników. I pyk, jeden tutaj od razu, żeby sobie zjeżdżały ze zjeżdżalni i drugi jeszcze tutaj, jakby właśnie jakiś tam ktoś się bawił przy tym domku. I lecimy sobie do salonu. Tutaj sobie poszukamy, czy są jakieś skrzyneczki z zabawkami. Jest tylko ta żaba. Ta żaba to mi się nie podoba, lecę do zabawek. Nie, automat z cukierkami nie, bo to by nie przeszło w przedszkolu na pewno niestety, ale na pewno jakieś inne rzeczy przejdą i to jest pewne, że przejdą, tylko trzeba je mieć na czym poukładać, dlatego biorę sobie półeczki i tym razem te standardowe brązowe, bo one chyba będą pasowały albo i nie, do tych mebelków. No myślę, że tak, do tych misiów i tak dalej, to tak na spokojnie troszeczkę zrobimy. To tutaj będzie jeden... Ej, nie, domek przecież jest, półki domkowe są. Ale tutaj mi się nie zmieszczą te półki domkowe, więc zrobimy tutaj coś takiego, takiego myka oszukanego.
i dwie półeczki tutaj położę, żeby mogła tutaj też poustawiać jakieś zabawki. A tutaj na górze śmiało mogę te domkowe półki powiesić i będzie fajnie. Jedna sobie wisi tutaj, a druga troszeczkę wyżej nad domkiem tutaj. No fajnie wyszło, zobaczcie jak to mega wygląda. Naprawdę mi się podoba. I teraz wracamy do zabawek. Wiem, że tam już były pluszaki, więc tutaj pluszaków już nie dam. Jak będą chciały dzieciaki, to sobie przyniosą, ale... Tutaj mamy jakieś cymbałki, tutaj znowu jest coś innego, tu jest grzechotka, to też sobie kładziemy, o nie, dobra mysza niech sobie stoi jedna, tutaj biedronę położymy, pana gąsienicę na półkę rzucamy, pana żabę też w autku rzucamy, grzechotki dla maluchów, no damy im, damy, niech tam nie płaczą czasem, coś takiego jeszcze jest. I jeszcze mogę coś tutaj dać? Myślę, że fajnie będzie, jak w oknie będzie wisiało coś takiego jako dekoracja. Od razu jeszcze lepiej, fajniej, super, cieszę się bardzo, że tak wychodzi. I co by tu im jeszcze, słuchajcie? O, no brokolik w przedszkolu, oczywiście, że tak. Ej, nie. Nie mówcie, że on nie chce mi tutaj usiąść. Dobra, okej, wiem, że ty chcesz zjeżdżać, więc sobie już zjeżdżaj. Nie kłócę się z tobą, bo nie ma sensu. Autko jeszcze im tutaj niżej postawimy. Tylko co mam postawić wyżej? Słuchajcie, może książki z bajkami? No nie, dlaczego nie mogę w tym domku nic stawiać? Co się dzieje? To jest jakaś trawka, poduszka? Nie, nie wierzę. Dobra, poddaję się. I nie wiem, dlaczego tak jest, ale czy to będzie puste? Po prostu? Głupio jak... O, no patrzcie, od razu to się postawiło. Reszta nie chce współpracować, ale nie, bo jeszcze mi się tutaj schajczy to przedszkole. Czy tutaj się postawi ta książka? Postawiła się, brawo. Druga, bajeczki i różowa. Proszę Cię bardzo. A tutaj dlaczego mi się nie chciało postawić? Co ja robię źle? Nie wierzę w to. Widzicie? Dlaczego tak się dzieje? Wytłumaczcie mi. Dobra, jedna niech będzie pusta. Nic z tym już nie zrobię. Teraz jakiegoś kwiatuszka. Niech mają dzieci tak miło, niech będzie fajowo, tylko jakiego? Może takiego? Tutaj w rogu, żeby było miło. No zobaczcie, jak ten kwiat jest od razu tak jakoś lepiej. Nie wiem, dlaczego ja tak mam, ale tak mam. Po prostu, ale to nieważne. Myślę, że tutaj zrobię bardzo dużo gwiazdek. Bo myślę, że taki jest dobry plan po prostu, nie wiem dlaczego, ale tak sobie jakoś wymyśliłam, tak? I jeszcze jedna tutaj na koniec, żeby było symetrycznie, no wieszaj się, dobra. Zapalamy, uwaga, próba, dym, 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 dym. No ej, jedna się nie zapaliła, ale fail. Dobra, jest fajnie, to zobaczcie jakby dzieciaki małe wpadły do takiej sali. To by chyba z niej nie wyszły. Tutaj mamy jadalnię, spokojniutką, bo wiecie, jak jedzonko, to trzeba się skupić, żeby nikt się nie zakrztusił czy coś. Tutaj mamy kuchnię dla szalonych pani kucharek, które lubią kolor czerwony. Nie wiem, dlaczego tak mi wyszło, ale niech już tak zostanie. Łazienka też fajowa, żółta wyszła. No i tutaj spokojniutki pokój drzemkowy. A no i jeszcze, ale nie, balkonu to ja nie robię. Ja to po prostu wyrzucę i balkon będzie zamknięty. Będzie tylko do wietrzenia, no bo dzieci nie mogą wychodzić na balkon. Także mam nadzieję, że moje przedszkole Wam się podoba. Piszcie, jakie pomieszczenie najbardziej Wam się spodobało. Ja chyba głosuję na ten pokój zabaw, bo naprawdę wyszło ekstra. No i pamiętajcie, żeby zostawić dużo łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnych naszych filmików. A teraz żegnam się z Wami i dziękuję za oglądanie. Do następnego. Pa!